czy 800 plus to dobry pomysł? Nie jest to dobry pomysł. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że każdy powinien pracować i godziwie zarabiać. Czyli więcej pracy by się przydało? Zamiast... Oczywiście, zamiast rozdawnictwa. Ale jakieś wyjątki, jak ktoś na przykład chore dziecko ma, czy nie może iść do pracy? Być może tak, do przemyślenia. Ale jak ktoś nie szuka pracy, na przykład ma czwórkę dzieci, nie dajemy, tak? No nie, jeżeli jest praca, to powinien... No teraz wszyscy biorą, 500 plus. No wszyscy biorą, no właśnie i mamy to, co mamy. Czy mamy na to pieniądze w ogóle? Nie bo mamy. To 10 miliardów kosztuje... Znaczy, wie pan, ja mam, koleżanka ma, oni nam zabierają i dają. I rząd nie ma swoich pieniędzy. No jakie ma? No, dużo osób myśli, że 13 to Kaczyński czy Morawiecki, jak tu pytam. A pan w to wierzy? Nie, ale tak mówię, co ludzie myślą. No, rząd nie ma swoich pieniędzy. Oczywiście, że nie ma. Jak jest pani zadowolona z rządu? O, już pan daleko idzie. 800, bo czy jestem zadowolona z rządu? A, czy zmienić go, czy zostawiamy jego wybory? Zmienić. I za kogo? Oczywiście, że tak. Jaki pan, Tusk? Ktoś inny? Nie, absolutnie. Konfederacja, Lewica, kto tam jeszcze jest? Absolutnie, jest coś takiego... O, jak... Polska 2050? A, nie. Nowa Demokracja tak, na przykład. A? No i co? No ale dlaczego pani jest zadowolona z tego rządu, bo nie dokończyła pani? Coś ze zrobił? Nie, na przykład... No rozdawnictwo. A, o to rozdawnictwo pani chodzi. Pan zaczął pytanie od rozdawnictwa, czyli ja teraz... kończę. A te emerytury 13 pomagają emerytom, jak pani myśli? Czy coś innego by się im przydało? Proszę zapytać emeryta, o. No oni są zadowoleni, jak pani myśli? Nie mają... No jeżeli oni są zadowoleni... Nie mają na nic i dalej zadowoleni, jak pani myśli, dlaczego tak jest? Nie co wiem. Co ich przekonuje? Nie, wie pan co, mam emerytkę w domu i tak jej pomagam, więc dla mnie to już w ogóle totalna jakaś porażka. Dla emerytów powinna być zabezpieczenie, opieka zdrowotna. O właśnie, jak wygląda NFZ, służba zdrowia, ile się czeka, próbowała pani się dostać na specjalistę? Nie, chodzę prywatnie. Czyli nie da się dostać? Nie mam. Próbowała pani? Nie mam zdrowia. Nie mam zdrowia, żeby się leczyć. Zdrowia, żebym tam chodziła i się leczyła, no. Niektórzy mówią, że nawet... Niektórzy mówią, że po rok czekają, po trzy nawet tam na sekcji maseczki. Może tak jest, być może tak jest. A wizyta ile kosztuje prywatnie? No, 200 zależy. Tak, na... Przepraszam, mam pytanie, czy 800 plus to dobry pomysł, sonda internetowa, czy powinno być 800 plus? Ja nie do... A pani, czy 800 plus to dobry pomysł dla rodzin? A panie, ja nie mam dzieci małych. A jak się pani teraz żyje przy tej drożyźnie? Może takie pytanie. Bardzo dobrze? Żyję. Nie ma drożyzny? Nie. Oj Boże, jak nie ma drożyzny? Chleb już 5 zł przepajam. No 5. Był 2, albo złotówka. Ale ja sama jedna to mi tak. To jest drożyzna, tylko pani ma do emerytury pewnie. No, nie mam dużej, ale... Oszczędza pani jakoś, czy nie musi pani? Ale mi starcza. Jak sobie rząd radzi? PiS. Tylko zdrowie miała, wie pan. Tylko zdrowie? Tak. Tylko mi zdrowie potrzebne. A do lekarza można się dostać na NFZ? Można. Dopiero jadę. Ile się czeka na specjalistę? No, chyba miesiąc gdzieś. Bo niektórzy mówią, że po 3 lata czekają, jak to nagrywa. Nie, no nie. Po rok, po pół. Czy pani się może dostać? No. Nie wiem, zapisali mnie chyba miesiąc temu. No i jutro pan wizytę. Czyli wszystko pani pasuje, tak? Tak? A Kaczyński jak sobie radzi? Dobrze. Zostawiamy go, czy zmieniamy? A po co go zmieniać? Na gorzej? Czyli pani Paweł Tutuska by nie chciała?